Witajcie kochani, mamy piękny, słoneczny, niedzielny dzień, ale oczywiście nie mieliśmy okazji się spotkać z racji wiadomych. Bardzo się cieszę, że zostaliście w domach, że jesteście odpowiedzialni, choć wiem, że dla wielu z Was jest to bardzo trudne, że serce wyrywa się w stronę kościoła, żeby być na niedzielnej Eucharystii, no ale jest jak jest. Dlatego ja też pomyślałem sobie dzisiaj, że nagram kilka słów, które skieruję do Was, związane z dzisiejszą liturgią słowa. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Was podbudują, czy dadzą jakieś nowe inspiracje na ten kolejny tydzień, który właśnie się zaczyna. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą Letare, czwarta niedziela Wielkiego Postu, czyli niedziela radości. Kolor szat liturgicznych to kolor różowy, albo jak to też jest liturgicznie poprawnie nazwane, kolor różany. Szukałem w moim pokoju czegokolwiek różowego, co mógłbym przynajmniej przyłożyć do swojej koszuli, żeby zaakcentować ten dzień. Po kilku minutach niestety poszukiwań nie udało mi się znaleźć nic różowego, co akurat jakoś niespecjalnie napawa mnie smutkiem, bo nie jest to mój ulubiony kolor, w ogóle tego koloru nie lubię, ale to tylko nawiasem mówiąc. Natomiast znalazłem książkę, która ma mniej więcej różowy kolor. W zależności od tego, jak macie ustawione monitory, to pewnie ten różowy będzie się różnił. Wyobrażam sobie, że niektóre panie powiedzą, jakiś to różowy, przecież to jest jakiś tam czerwień zachodzącego słońca nad lasami Amazonki, czy jakieś inne tam dziwne takie te nazwy. Czerwony, czerwony, różowy, różowy konkretnie. Swoją drogą polecam oczywiście książki biskupa Rysia. Moi kochani, no właśnie, Niedziela Radości. Przeżywana nie pierwszy raz i nie ostatni raz przez nas w Wielkim Poście, ale chyba przeżywana w sposób wyjątkowy po raz pierwszy, bo tak jak powiedziałem na początku, my jesteśmy w domach, nie jesteśmy w kościołach. Większość z nas, przeważająca większość z nas pozostała w swoich domach. No i to już jest pewnego rodzaju trud, bo przecież my powodowani naszą wiarą i pociągani tym naszym doświadczeniem Pana Boga w Kościele, chcielibyśmy być dziś na mszy świętej, chcielibyśmy być dziś w Komunii Świętej, ale nie jesteśmy. A dzisiejsze Słowo Boże przychodzi nam z takimi dwoma jakby ważnymi, myślę, przesłaniami. Pierwsze to Stary Testament, w którym mowa o tym, że Pan Bóg patrzy na serce. Nie tyle patrzy na zewnętrzny nasz wygląd, na nasze zachowanie, ile serce i zna to serce. Więc moi kochani, ci wszyscy, którzy z nas mają rzeczywiście szczere pragnienie uczestniczenia dziś w mszy świętej, Pan Bóg to widzi. Pan Bóg to widzi. Nawet jeżeli gdzieś tam borykacie się z różnego rodzaju dylematami, z jakimś takim bólem też i trochę duchowym, Panu Bogu to oddajcie. Jeżeli w tym momencie Pan Bóg, patrząc na wasze serca, widzi to szczere pragnienie, to już nam musi w tym momencie wystarczyć. A głęboko w to wierzę, jestem przekonany, że to nam się też odkłada na tę naszą rzeczywistość życia wiecznego. Natomiast druga rzeczywistość, jeżeli chodzi o dzisiejszą liturgię słowa, to moment, w którym Pan Jezus spotyka człowieka, który od urodzenia był niewidomy. Niesamowita rzeczywistość. Człowiek, dla którego jego życie było życiem człowieka, który nie widzi. Dla niego nie istniała rzeczywistość postrzegana oczami. Dla niego jego życie to było życie człowieka niewidomego. I to jego upośledzenie, ta jego ułomność spowodowała, że spotyka Jezusa. I co się dzieje? I dokonuje się cud. Moi kochani, paradoksalnie w tym trudnym momencie, w którym znajduje się ten człowiek, doświadcza obecności Pana Jezusa i dokonuje się wielki cud. Ale co się dzieje? Przychodzi Pan Jezus i co robi? Pluje na ziemię. Z tej śliny robi błoto, nakłada człowiekowi na oczy i każe mu się umyć w sadzawce, która znajduje się niedaleko. Nie jest to tak, że przychodzi Pan Jezus, poklepał go po ramieniu i mówi: widzisz, teraz już jest okej, uzdrowiłem cię. My byśmy tak chcieli. Fajnie by było, gdyby Pan Jezus uzdrawiał nas w taki bardzo przyjemny sposób. A dzisiejsza sytuacja pokazuje zupełnie coś innego. Pan Bóg przychodzi do człowieka, który jest całe swoje życie ślepy, który przez całe swoje życie nie widzi, który przez całe swoje życie jest przecież jakoś ograniczony. I mówi: uzdrowię cię, ale zanim to nastąpi, ty musisz doświadczyć pewnych trudności, które nie będą dla ciebie przyjemne. Czyli co? Czyli Pan Jezus robi błoto, nakłada mu na oczy i dopiero wtedy mówi: idź się przemyj. Moi kochani, może my już w dzisiejszym czasie jesteśmy tak bardzo ślepi, tak bardzo zamknięci, między innymi na Pana Boga, że żyjemy tylko w jakichś takich schematach, że gdzieś coś o Nim słyszeliśmy, że Pan Jezus dopuścił do tej sytuacji, na pewno jej nie chciał, ale dopuścił do tej sytuacji, żebyśmy
mogli go spotkać, żeby w tym trudzie, który teraz jest, czyli tym takim momentem nałożenia na nasze oczy tego błota, które nie jest komfortowe, które nie jest przyjemne, które jakoś ogranicza, którego wolelibyśmy uniknąć, ale ono jest konieczne do tego, żeby w rezultacie później doświadczyć rzeczywiście pełnego uzdrowienia. Jesteśmy teraz w tym momencie, tak to postrzegam, w momencie, kiedy na naszych oczach znajduje się błoto, które Pan Jezus zmieszał, które zrobił ze swojej śliny. I jeżeli my przetrwamy ten czas nałożonego błota i będziemy chcieli pójść, umyć się do tej sadzawki, czyli zmyć to błoto, to doświadczymy nowej rzeczywistości otwartych oczu, której do tej pory już nie byliśmy zdolni widzieć, której już do tej pory nie byliśmy zdolni zauważyć. Jeżeli przeskrolujecie mój profil na Facebooku, to zauważycie parę postów wcześniej, zrobiłem też taką krótką refleksję. No właśnie, moi kochani, skoro nie możemy zmienić sytuacji, w której się znajdujemy, to może warto zmienić nasze nastawienie do tej sytuacji. Może zamiast lamentować, może zamiast tworzyć jakieś tam czarne wizje rzeczywistości, zadać sobie pytanie, czy ja nie jestem podobny do tego człowieka z dzisiejszej Ewangelii? Czy ja może już przez te swoje całe życie nie byłem tak ślepy, że nie potrafiłem dostrzegać tego, co jest piękne wokół mnie? Że nie potrafiłem widzieć w taki sposób, w jaki Pan Bóg chciałby, żebym widział. Niech to błoto z naszych oczu, które jeszcze pewnie na nich zalega, zostanie jak najszybciej z nich zmyte. Maryjo, uzdrowienie chorych, miej w opiece nas wszystkich, tych wszystkich, którzy teraz cierpią, cały personel medyczny, wszystkie osoby, które mają teraz największą odpowiedzialność. Niech nasza modlitwa, nasze gorące serca, które Twój Syn zna, dojdą przed oblicze boskiego majestatu Syna Twojego i wyjednają nam potrzebne łaski na czas próby, na czas, w którym błoto z naszych oczu będzie zmyte i będziemy widzieć lepiej.